Protokół N. Rose. Brzmi tajemniczo i zaraz to wyjaśnię. Jeżeli chodzi o narząd płciowy zewnętrzny, ale też funkcje w obrębie narządu płciowego zewnętrznego, mam na myśli pochwę, pęcherz moczowy, wargi sremowe u kobiet, to kiedy myślimy o zabiegach medycyny estetycznej, to chcielibyśmy, żeby to było mało inwazyjnie, szybko i żeby nie wpływało to na nasze życie w kategoriach współżycia, ćwiczeń fizycznych itd., itd. Część zabiegów, a właściwie większość, w jakiś sposób nie spełnia tych oczekiwań całościowych, czyli na przykład, jeżeli stosujemy laser, kapitalne urządzenie, niemniej jednak po laserze CO2 pacjentka jest wykluczona z współżycia na 2 tygodnie. Często ma upławę, dolegliwości i na szczęście ten końcowy efekt wynagradza jej ten moment cierpienia, jednak jest to jakby taki downtime, który dla niektórych pacjentek jest nie do przyjęcia, szczególnie bardzo aktywnych. Protokół N-Rose to jest protokół, bardzo lubię to słowo, trochę nadużywane, ale działa, holistyczny, który wykorzystuje 3 modalności, czyli 3 kierunki działania na tkanki. Jest to najważniejszy, radiofrekwencja, czyli prąd o częstotliwości radiowej, który podgrzewa tkankę i w ten sposób powoduje wydzielanie czynników wzrostu, zwiększenie stężenia kolagenu i elastyny. To jest potwierdzone badaniami zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach. Mamy twarde dowody, że to działa. Następnie kwas hialuronowy Nuvia Intense Rose. To jest bardzo unikalny kwas hialuronowy dedykowany do warg sremowych mniejszych, zarówno w sensie wolumetrycznym, czyli zwiększającym objętość, jak i też regeneracyjnym, bo wiem, że kwas hialuronowy oprócz działania wolumetrycznego ma działanie regeneracyjne i w tym aspekcie to działanie kwasu hialuronowego i radiofrekwencji się nakładają, a więc mamy tutaj efekt synergiczny, czyli większe działanie 2 połączonych czynników niż każdego z osobna, gdybyśmy je zsumowali. I ostatnim elementem tego protokołu jest tak zwany kosmoceutyk. Jest to Nuvia Gel, to jest co odróżnia kosmoceutyk od kosmetyku? Kosmetyk działa ochronnie, a nie działa leczniczo. Kosmoceutyk zawiera czynniki wzrostu i w tym aspekcie działa leczniczo, jest adiuwantem, czyli wspomaga działanie tych 2 głównych elementów. I cały protokół polega na tym, że pacjentka spotyka się z lekarzem w gabinecie ginekologicznym 4-krotnie. Pierwsze spotkanie to jest omówienie problemu, atrofia urogenitalna, problem pacjentek po 50 roku życia, nieraz wcześniej. Nieraz chodzi o pacjentki znacznie młodsze, które są w trakcie terapii nowotworów piersi, jajnika itd. Na tym spotkaniu omawiany jest problem, omawiany jest protokół i jeżeli pacjentka go akceptuje, to podczas pierwszego spotkania lekarz podaje do warg sremowych większych kwas hialuronowy Nuvia Intense Rose i wykonuje procedurę radiofrekwencji, czyli stosując urządzenie sektum, zarówno dopochwowo, jak i zewnętrznie na wargi sremowe większe. Na kolejnych spotkaniach, na kolejnych 3 spotkaniach stosujemy tylko radiofrekwencję sektum, aplikacja zewnętrzna i wewnętrzna. Czego się możemy spodziewać po całym protokole? Możemy spodziewać się przede wszystkim poprawy w zakresie estetycznym, poprawy wyglądu warg sremowych większych, mniejszych, krocza i tak dalej. Dochodzi do zamknięcia seromu u pacjentek, które ten serom miały otwarty. Poprawy w zakresie tak zwanego szeroko pojętego vaginal well-being, czyli dobrostanu pochwy, lepsze nawilżanie, lepsze doznania seksualne, brak bólu przy stosunku, brak suchości u pacjentek, szczególnie po menopauzie, które tego doświadczają. I co nas zaskoczyło w tym protokole, to to, że w trakcie tego badania, bo to było duże badanie, jeszcze trwające, pacjentki, które miały problem z oddawaniem moczu, zarówno wysiłkowym nietrzymaniem moczu, jak i naglącymi parciami, zaczęły zgłaszać, że nastąpiła poprawa w tym zakresie. I to jakby skłoniło nas do tego, żeby zaprojektować kolejne badanie dedykowane i sfokusowane na pacjentkach, które mają problem z nietrzymaniem moczu i z naglącymi parciami, ale o tym, mam nadzieję, będę mógł powiedzieć za jakiś czas, kiedy to badanie zakończymy.